Dzień dobry, Faustyna Galon. Witam Państwa 21 stycznia w piątek w wydarzeniach. Zobaczmy, co dziś w programie. Dzisiaj babcie, a jutro dziadkowie obchodzą swoje święto. Chcę Ci życzyć, babciu, w dniu Twojego święta, chyba żebyś była zawsze uśmiechnięta. Wielkimi krokami zbliża się 30. jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kochani, bardzo całym sztabem serdecznie Was zapraszamy w niedzielę za tydzień 30 stycznia na wielką zadymę letnią w środku zimy. Dzień babci i Dzień dziadka to święta, które już na dobre zadomowiły się w naszym kraju. W tym dniu i babcie, i dziadkowie mogą się poczuć jeszcze bardziej wyjątkowo. Jak co roku w drugiej połowie stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. To okazja, żeby przypomnieć sobie o osobach, którym zawdzięczamy większość cudownych chwil z czasów dzieciństwa i idealny moment, żeby podziękować za troskę, którą nas otaczają. Za co kochamy nasze babcie i dziadków? Zapytaliśmy dzieci z zabrzańskiego przedszkola. Za to, że gotują nam pyszne obiady. Za to, że nami się opiekują. Robią pyszny deserek. Za to, że czytają nam książki. Że nam ładnie śpiewają. Za to, że robią na drutach saliki i swetry. Za to, że można z nimi grać w piłkę. Że można chodzić z nimi na spacery. Za to, że można z nimi iść na karuzelę. Że można się z nimi bawić. Że naprawiają nam zabawki. Czego dzieci życzą swoim babciom i dziadkom z okazji ich święta? Chcę Ci życzyć, babciu, w dniu Twojego święta, chyba żebyś była zawsze uśmiechnięta. Żebyś nie miała nigdy żadnych martwień, pełniło Twoich każdych pragnień. Żeby się czuła codziennie królowa i bym cię o nic nie bolała głowa. A Tobie, dziadku, życzymy dużo czasu wolnego, wiele przyjemności, jak najmniej kłopotów i wiele radości. Dziadko, i życzymy zdrowia oraz siły, by wszystkie dni życia najszczęśliwsze były. Babciu, dziadku, wszystkiego dobrego Wam życzymy, zdrowia, spokoju i miłości oraz codziennej szczęśliwości. Cudownie z Wami spędza się czas. Babciu, dziadku, bardzo kochamy Was. Trzymamy kciuki, żeby wszystkie życzenia się spełniły i życzymy wszystkim babciom i dziadkom pociechy z wnuków, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. W tym roku nie tylko miasto Zabrze ma swój wielki jubileusz, ale także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ostatni weekend stycznia zagra po raz 30. W wydarzeniu bierze udział ponad 100 tysięcy wolontariuszy zarejestrowanych w ponad 1700 sztabach na całym świecie. Na ulicach Zabrza pojawi się ich około 300. W te dni będzie wiele niesamowitych i ciekawych atrakcji. 29 stycznia odbędzie się 6. Zabrzański Bieg dla Woźb Policz się z Cukrzycą, który będzie się odbywał w Parku Leśnym imienia Powstańców Śląskich w Zabrzu na Czołgistów 1. Trasa prowadzi przez las i są dwie długości, 3 i 6 kilometrów. Można biegać, chodzić, spacerować, chodzić o kijkach, każdy może tą trasę przejść jak czuje, jak chce. No i oczywiście wszyscy są zwycięzcami, wszyscy zostają nagrodzeni i dostają ogromne, odlewane złote medale w kształcie serca woźbowego. 30 stycznia, czyli w niedzielę finałową, od godziny 13.45 do godziny 22.00 jest organizowany koncert finałowy w kinie Roma. Jest zrobiony w stylu rockowym,
Będą oczywiście licytacje gadżetów woźpowych, będziemy się łączyć ze studiem z Warszawy, będziemy się łączyć ze sztabem, będziemy na bieżąco na koncercie informować, ile nasz sztab zebrał pieniędzy. I oczywiście to będzie szło dwutorowo, bo będziemy wpuszczać ludzi do środka. Mamy 280 miejsc, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą być na żywo, ale będziemy też na naszej stronie facebookowej Sztab Woźb Zabrze puszczać ten koncert online na żywo, tak jak będzie się odbywał w kinie. W niedzielę od 6 rano do godziny 20 prawie 300 wolontariuszy z naszego sztabu wychodzi na ulicę z puszkami, z identyfikatorami, serduszkami i będą kwestować. Kochani, bardzo całym sztabem serdecznie Was zapraszamy w niedzielę za tydzień, 30 stycznia, na wielką zadymę letnią w środku zimy. Zapraszamy do kina, od 13.30 będziemy wpuszczać. Koncert jest do 22, więc serdecznie, serdecznie zapraszamy. Oczywiście wyjdźcie na ulicę, spotykajcie wolontariuszy i wyrzucajcie co możecie do puszek i wspomóżcie orkiestrę. W tym roku, tak jak co roku, wspomagacie i liczymy oczywiście, że dzięki Wam pobijemy kolejny rekord. Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z solistami wystąpiła podczas wyjątkowego koncertu noworocznego w Miejskim Ośrodku Kultury. Koncert, który jest już tradycją, przyciągnął melomanów Zabrza oraz miast ościennych. Koncerty noworoczne cieszą się ogromną popularnością. Ten zorganizowany w Miejskim Ośrodku Kultury przyciągnął bardzo liczne grono melomanów zarówno z Zabrza, jak i z miast ościennych. Uwielbiam koncerty, jestem zawsze na koncercie noworocznym w Domu Muzyki i Tańca, natomiast nie wiedziałam, że tutaj są takie koncerty. Ale Orkiestrę Górnictwa Węglowego Pani zna? Tak, oczywiście znam i bardzo cenię. Jestem Zabrzanką, która jest urodzona z pokolenia. Ja jestem z Gliwic. Mam przyjaciela tu, 90 lat ma z Zabrza i on mnie zaprosił. Takie akurat występy lubię. Znam orkiestrę, bo orkiestra ta występuje często w Ogrodzie Botanicznym. Jak jest wolny czas, to trzeba przyjść. Znam po prostu dyrygenta Mandrysza, bo kiedyś śpiewałam w chórze. Także po prostu lubię tą orkiestrę i lubię w ogóle muzykę. Koncert noworoczny w MOK-u to tradycja sięgająca początków orkiestry górniczej. Byliśmy orkiestrą kopalni Makoszowej, to też byśmy grali tu te koncerty. To jest tradycją już takie, że orkiestra gra. Każdego roku, po nowym roku, to zależy w różnych terminach, odbywają się te koncerty, w ogóle nie tu w MOK-u, ale i w różnych ośrodkach. Przede wszystkim w kościołach gramy, także, no, ale tradycją jest, że zaczynamy koncertem noworocznym tu w naszym MOK-u. Miejsce koncertu nie jest przypadkowe. To właśnie w Miejskim Ośrodku Kultury orkiestra od lat ćwiczy i przygotowuje się do występów. Od czasu powstania tego budynku, kiedy on jeszcze był, że tak powiem, własnością kopalni, orkiestra już miała tu swoje próby. Troszeczkę inaczej była skonstruowana scena, bo był orkiestron. Natomiast pan Henryk od samego początku, pan Henryk Mandrysz, który zarządza orkiestrą i który dyryguje orkiestrę, jest z nami od początku istnienia Miejskiego Ośrodka Kultury, ale jeszcze dużo przed, no tak jak orkiestra istniała, tak jak ten zaczątek miała właśnie przy kopalni Makoszowy dawnej, tak jest z nami do dziś. Orkiestra wystąpiła wraz z solistami Anną Jaskółką-Haśnik i Ireneuszem Miczką. W repertuarze znalazły się m.in. kolędy i utwory świąteczne. Będzie trochę rozrywki, będzie coś poważnego, będzie jeden utwór, który jest prawykonaniem przez naszą orkiestrę, jest to utwór z XVI wieku, taka pieśń, która jest przetransponowana na orkiestrę dętą. Bardzo ciekawy utwór, na pewno ludziom się to będzie podobało. Przy okazji koncertu noworocznego publiczność miała okazję zwiedzić wystawę pokonkursową na najładniejsze wianki i stroiki Moja Świąteczna Ozdoba. Każdy, kto dziś był na tym koncercie, musi stwierdzić, że najpiękniej, najserdeczniej zagrane kolędy, kolędy, w które mogliśmy się włączyć. Cudowny wieczór za nami, wieczór pełen refleksji, wieczór pełen wspaniałej muzyki, no, fantastyczni soliści, no i nasz niezastąpiony maestro Henio Mandrysz. Dziękuję Orkiestrze Górniczej, dziękuję solistom, dziękuję pani dyrektor i pracownikom MOK-u za te wszystkie działania, które podejmują, bo to nie tylko ten piękny koncert, wystarczy spojrzeć wokół nas przepiękne ozdoby, ozdoby, które przyjechały z całej Polski, z południa, z północy, z Gdańska, nawet z Grecji.
Najmłodszy uczestnik 3 lata, najstarszy 87 lat. To wszystko właśnie dzieje się w naszym mieście. Wszystkim życzę dużo radości, zdrowia i wszystkiego, co najpiękniejsze. W wydarzeniach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego weekendu. Do zobaczenia.